wydawało nam się, że jest w miarę bezpiecznie i że mieszkamy w fajnym, w miarę cichym miejscu. Ośmiotysięczna podpoznańska gmina Dąbrówka to sypialnia Poznania. Spokój i ciszę przerwano tu wczoraj o 17:00. Ja od razu wiedziałem, że to były strzały. Dziś wiemy, że strzałów było kilkanaście. Policjanci strzelali do kierowcy w białym Renault Megane. Wiedzieli, że auto ukradziono dzień wcześniej. Ten mężczyzna podczas próby zatrzymania ruszył ostro tym samochodem w kierunku policjantów. Jednego z nich potrącił. Policjant przeleciał przez maskę, ma liczne obrażenia ciała, w tym głowy. Śmigłowcem przetransportowano go do szpitala, o czym pierwszy poinformował lokalny portal Poznań. Młodzież się go patrzy, żeby lekko zarobić, coś porwać, sprzedać. Policja prowadziła pościg, postawiła blokady na drogach. Auto przestępcy znaleziono po 30 minutach tutaj. To koniec drogi serwisowej przy autostradzie A2, zaledwie 6 km od miejsca strzelaniny. Ale auto było puste. Kilka minut później policja otrzymuje telefon. Ktoś tu, przed wejściem do szpitala, podrzucił rannego mężczyznę. Była konieczność reanimacji, skierowano na blok operacyjny. Tam wykonano operację. Ma przestrzelony brzuch i kręgosłup. Rokowania są złe. Tych pocisków trochę poleciało w stronę złoczyńcy. Specjalna policyjna komisja wyjaśnia, czy strzały były potrzebne. Broni użyto na osiedlowej drodze. Były komendant poznańskiej policji chwali akcję. Jest dobrym przykładem tego, że policja jednak umie się zachować w takich sytuacjach, że nie boją się, nie odwracają napięcie. Auto według naszych informacji miało zostać rozebrane na części. Celem kradzieży samochodu jest jak najbardziej rozebranie go w możliwie krótkim czasie i dystrybucja samych części, bo auto jako takie całe jest bardzo trudne do odsprzedaży dla złodziei. W Polsce rocznie ginie 7 tysięcy aut. 20 lat temu 10 razy więcej. Sensowy wryk wydarzenia Dąbrówka.